Dzień dobry, dzień dobry. W związku z tym, że dzisiaj na tapet mamy BMW E90, troszeczkę porozmawiamy o kosztach utrzymania, o kosztach serwisu, bo nie jeden z Was zadał sobie pytanie. Wchodzicie na aukcję i patrzycie tak. Jedna E90 kosztuje 45 tysięcy. Znaczy się właściciel wycenia oczywiście, bo to, że kosztuje, to nie znaczy, że za taką sumę kupicie. Ale w każdym razie. Jedna kosztuje 45 tysięcy, a inna 11 tysięcy. Właśnie o tym porozmawiamy. Dlaczego tak jest? Zapraszam do oglądania odcinka. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od tego, na co zwrócić uwagę kupując E90. Na pewno dowiedzieć się, co dany właściciel zrobił w samochodzie. Fajnie byłoby, gdyby miał jakąś dokumentację. Fajnie byłoby, gdyby to wszystko było też wpisane w system BMW, bo wtedy mamy jakąś tam pewność, że został wymieniony olej, że zostały wymienione hamulce, że zostały wymienione amortyzatory i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście takie informacje mogą być, że zostały wymienione, ale na przykład 5 lat temu. Więc wymiana hamulców 5 lat temu, a samochód w tym czasie zrobił 100 tysięcy, no to tak naprawdę nic nam nie daje. Chodzi o tak naprawdę o świeże rzeczy, tak? No tak, no świeże rzeczy. No i no, nie oszukujmy się, hamulce, no to jest też rzecz eksploatacyjna, także to, no wiadomo, no ale jakieś tam inne bolączki znane w tych autach, no to już co innego, nie? Typu rozrząd na przykład, tak? No na przykład, no albo właśnie ten przewód plusowy, co się tam upala, nie? No właśnie, słuchajcie, w tym samochodzie akurat naprawiliśmy przewód plusowy. I nie tylko wymieniliśmy przewód plusowy, musieliśmy też wymienić skrzynkę bezpieczników. To wszystko fajnie poskładać, zrobić. Jeszcze dodatkowo padła tutaj bateria, czyli akumulator AGM, więc ta naprawa wyszła 2000 zł. Bo jak wiecie, AGM 90 to jest koszt od 800 do 1100 zł, zależy gdzie kupujecie. Dzisiaj też będziemy się posiłkować znanym portalem ma w internecie. O. Aukcyjnym. Aukcyjnym, dokładnie. I tam można zakupić części w jakiejś fajnej cenie. Często gęsto jest taniej niż u mechanika, niż nawet w kurtowni. Tak więc będziemy się tym posiłkować, ale tylko po to, żeby pokazać, że można coś taniej zrobić, ale to nie znaczy, że będzie tanio. No tak. To co, przechodzimy do takich oględzin. Skupimy się tak, no... No ogólnie może o serii tej E90, E91, E92, 93 i 3. No i nie, słuchajcie, nie będziemy tu mówić o Empowerach, bo wiadomo, nie, Empower, no jaki nie. by nie był, to kosztuje. Inny temat, no. No to z zewnątrz, no co możemy spojrzeć, na przykład te lampy, no. Na pewno do ogarnięcia, a zobaczcie, prawa już inaczej trochę wygląda. Być może po prostu ta prawa była wymieniona, bo jest dużo świeższa. Może spójrzmy od razu na datę produkcji. Słuchajcie, tutaj znajdziecie datę produkcji. Weź mi Kamil, pomóż, bo ja zawsze mam z tym problem. Jest. 17.04.2008 rok. Tak. No i tu jest 18.04. Czyli lampy są fabryczne. Być może ta lampa więcej po prostu dostała promieni słonecznych. Może gdzieś tak stał w połowie dachu, że tam był cień, a tu nie było, nie? Tak jest. Mogło tak być. No i ważna sprawa w Touringach, to jest E91, ta wycieraczka z tyłu. I to jest też bardzo droga impreza, a z ciekawości, Kamil, ty sobie tu chodź i pokazuj widzom, a ja sprawdzę od razu w internecie, ile kosztuje mechanizm wycieraczki tylnej do E90. No bo jak w miarę szybko zareagujemy i to stanie po prostu, ta wycieraczka, to jeszcze jesteśmy w stanie to jakoś może rozruszać, ale jak to już tak stanie i stoi długo, 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 no to nie ma już po prostu na to rady. No i wiadomo, no z zewnątrz, no to jakiś tam lakier, coś tam, tu też jakiś... Znaczy nie będziemy się skupiać na lakierze akurat. No to wiadomo, nie, zderzaki, inne takie sprawy. Tutaj jest akurat dieselek,
czterocylindrowy, no to w takich autach bardzo fajny macie dostęp do zobaczenia, żeby sobie spojrzeć na koło pasowe. Często jest spękane. No i jak jest awaria takiego koła, no to wiadomo, tracimy napęd pompy wody, alternatora, klimatyzacji. Pasek jeszcze może tutaj się rozszarpać, coś tutaj zniszczyć. O, zdejmiemy tą pokrywkę. No i Kamil, mam bardzo dobrą wiadomość. Dzięki temu odcinkowi dowiemy się, że można dużo taniej kupić mechanizm wycieraczki, bo mechanizm wycieraczki nowy można kupić za 50 zł. Można kupić też za 200 zł, a oryginał kosztuje 450. Także słuchajcie. I tak było ostatnio, w ostatnim odcinku. I słuchajcie, od razu zwracam wam honor. W ostatnim odcinku o BMW E60 popełniłem taki no błąd. Słuchajcie, no każdy tam mówi, o tyle to, tyle tamto, ale każdy wytykał mi, że źle powiedziałem złą cenę na temat naprawy iDrive'a. I rzeczywiście, tak jest. I słuchajcie, sam nawet sprawdziłem, są firmy, które robią to w granicach 500 zł, ale ja odniosłem się do tego, jak 8 lat temu naprawiałem swoje E61 właśnie iDrive'a i zapłaciłem 1200. Więc pomyślałem sobie, że jak to było 8 lat temu, to teraz będzie to kosztowało z 2000 zł. Ale się myliłem, okazuje się, że niektóre rzeczy tanieją, tak jak ten mechanizm wycieraczki. Nawet nie miałem o tym pojęcia, że można kupić za 50 zł. W takim razie, słuchajcie, wchodzę na aukcję, kupuję na zapas i tyle, i możemy naprawiać wycieraczki, panie Kamilu. No. A tu w ogóle jeszcze a propos tego koła pasowego, tu jest taka ciekawostka, że pasek jest marowki z dwóch stron. No tutaj po zdjęciu tej pokrywy od razu mamy tutaj lepszy dostęp i co tutaj widać akurat w tym egzemplarzu? Wyciek tutaj z tego krótca wodnego. Widać, tu w ogóle fajnie na różowo jest jakoś zabarwiony. Nie wiem, czy to taki płyn, czy jakiś środek był dodany, żeby to uwidocznić. To samo z kolektora. Pod kolektor sobie zajrzeć, czy nie ma wycieku. Klapki kolektora, nie wiem, czy tutaj już jest... Bo są dwie wersje. To jest wersja, która ma na stałe, ale ta nie ma. To jest wersja w ogóle, bo to jest, tak, słuchajcie, 318D i 318D nie miało klapek, więc to jest też fajna wersja. Jak są klapki, to tu jest taki nastawnik jeszcze i właśnie klapki mogą być albo integralną częścią kolektora ssącego, albo po prostu być tak skonstruowane, że w uszczelce są. Po 2011 roku, we 90 to był ten N47N. Także na przykład wujek w swoim ma klapki na stałe, a na przykład Sebastian miał już klapki osobno. I ta z klapkami osobno jest o wiele fajniejsza, bo zestaw taki kosztuje chyba 300 zł. No. A jeszcze do niedawna kosztował w ogóle 180. Także BMW podniosło też cenę. I od razu, jak rozmawiamy o cenach, chcę tutaj zwrócić uwagę. Podobno BMW sprzedaje nowe wały korbowe do silników N57, które są poprawione, ale nie kosztują 9 tysięcy, tylko 12. Tak od razu taka dygresja mi się przypomniała, także o tym was informuję. No, tu często ta rurka jest przypocona, ale to akurat nie jest jakiś duży koszt. Tutaj o, też podciśnienia można zobaczyć. No tutaj to nie wygląda jakoś... I ktoś na skróty super, tu puścił. Ale... Już ktoś tak, wymienił. Bo to powinno tutaj pójść. O. Tędy. No tu możecie zobaczyć, czy nie jest mokro właśnie, czy jest tam przy wtryskiwaczach. Tu został już wymieniony też odpowietrznik skrzyni korbowej w pokrywie zaworów. Bo akurat w tej wersji można to wymienić, nie? I to też nie jest jakiś duży koszt. Nawet Kamil, ty pokazuj, a ja idę od razu sprawdzać ceny. Dobra. EGR-y, chłodniczki EGR też potrafią siadać. Czasami jest jakaś akcja serwisowa, ale to możecie sobie sprawdzić po winie samochodu, czy taka akcja serwisowa występuje. Jeśli nie, to nie wiem też, jaki jest koszt. To też będziesz mógł sprawdzić. Ale jak jest nawet akcja, to jest na chłodniczkę EGR. A jak na przykład jest problem z samym EGR-em, nie ma akcji na chłodniczkę, no to wszystko jest
w granicach kosztowych po stronie użytkownika samochodu. Tak samo te elektrozawory też siadają. Tutaj... 150 zł odpowietrznik. Od razu mówię, nie? Okej. Okay. No to też nie jest jakiś duży koszt. Tak. Tutaj widzicie, jest wajcha do nastawnika turbo. Widzicie, tu nie ma zawleczki, także to też może spaść na przykład. I przestać działać zmienna geometria łopatek. No. DPF oczywiście. Warto sprawdzić jakoś tam komputerowo, jakie jest ciśnienie, jakie są wartości. To też różne rzeczy mogą mieć wpływ na to, że ten DPF się zapycha. No właśnie za niska temperatura na przykład, bo to jest z termostatem, jest nie tak. Ja od razu w tym miejscu wam powiem, jeżeli chcecie utrzymać homologację auta i żeby auto było sprawne, techniczne i legalne, no to taki DPF kosztuje od 1000 zł do 1400 zł z zamiennika. I działają. Także jak coś, to od razu tutaj cenę wtrącam. Jeszcze odnośnie właśnie silników N47, bo głównie te silniki, już nie będziemy się skupiać, bo też były E90 z silnikami M57, ale o M57 to wszyscy wiemy, jak to działa, ale N47, no to jeżeli zazwyczaj tak jest, jak ktoś już sprzedaje samochód, to mało kto sprzedaje auto, które jest takie w pełni sprawne, bo wtedy właśnie jest cena 45 tysięcy, 35 tysięcy, 25, no to są takie te z pierwszej produkcji, ale też doinwestowane. W każdym razie ja znalazłem taki zestaw porządnego rozrządu, gdzie są nowe śruby, no taki komplet, gdzie są też uszczelki, to jest 2500 zł. Oczywiście ktoś powie, że za 1300 zł można znaleźć, ale do tego trzeba dokupić śruby, do tego trzeba dokupić uszczelki, do tego trzeba dokupić podkładki pod wtryski. I tutaj nie chcemy się skupiać na cenach robocizny, bo no część z was może to sobie zrobić samemu, część może zlecić warsztatowi. W każdym razie prawdopodobnie u braci Fanfara taki rozrządzik kompleksowo, myślę, można zrobić w granicach 5000 zł. O, może tak się skupimy. Nie będziemy mówić, ile kosztuje to u nas. Z drugiej strony chcę wam też zaznaczyć, że jeżeli bracia Fanfara robią we dwóch silnik, to i oni liczą na przykład 1000 zł, to powinni wziąć 2000 zł, prawda? Bo dwie osoby pracowały. A u nas mechanik taki rozrząd robi dużo dłużej niż bracia, ale robi sam. A cena? Moim zdaniem cena powinna być taka sama, bo jeżeli dwie osoby robią, no jak ty, Kamil, uważasz? To powinna liczona podwójnie, tak? No, nie wiem. No, no dobra, słuchajcie, to zależy od warsztatu. No to nie tak... wiem też, jak to tam wygląda. No właśnie, bo oni to... Wiesz, Kamil, jeżeli ja mam pracowników i im płacę i dwóch robi... No to wiesz, to jakoś to też trzeba rozgraniczyć. No ale w każdym razie, jak robią szybciej, no to też szybciej zarobią, tak? Bo we dwóch zrobiliby w jeden dzień, a osobno w dwa dni, czyli zrobiliby dwa rozrządy, tak? Dobra, to tak też taki przecinek po prostu między tutaj wierszami. Od razu chcę wam powiedzieć to tak, to 2500 taki rozrząd full, porządnej firmy. Pochodziłem sobie też po aukcjach, po internecie, za ile można kupić taki zestaw filtrów z olejem, to też w granicach 600 zł, ale w tym jest filtr paliwa, filtr powietrza, filtr oleju i filtr kabinowy i olej jakiejś tam marki. Nie, też znalazłem jakiś za 320, ale tam tylko był olej i filtr oleju. Także o tak. No co, no często też przypadłość w dieslach, no to świece żarowe i sterownik. Sterownik, no... Nowy w BMW kosztuje chyba z 1200 zł. Jak były dostępne Beru, zaraz sprawdzę na aukcji. Można też kupić jakiś regenerowany, ale już sprawdzam. W każdym razie świece w granicach 45 zł można na aukcjach kupić, więc mamy 180 zł za... Nie, tu są inne świece, przepraszam. 45 zł to kosztują świece do M47, a do N47 już sprawdzam. No tu wiadomo, no z wycieków no to się zdarza jeszcze podstawa filtra, gdzieś tam o-ring bagnetu, no ale to no wiadomo, że to z czasem to wszystko może puścić, no a po prostu te samochody są w takiej
w takim czasie teraz po prostu się znalazły, że to puszcza i nie jest to jeszcze powiedziane, że ktoś to zrobił, tak? Dobra, zestaw świec żarowych około 200 zł. A nie, przepraszam, tak, 185 zł zestaw świec Beru. No, czyli dobrze powiedziałem. Czyli dobrą cenę powiedziałem, tak? Bo mówiłem, jak po... mówiłeś, że 45 tak. zł świeca, to razy 4, no to... No nie, przepraszam, to dobrze powiedziałem, bo tutaj nie wiem dlaczego, ja wrzuciłem M47 185 zł, a N... To nie, to są długie, ale nie, to jest Denso. Denso od razu wam mówię, że nie działa, bo nawet oglądałem ostatnio odcinek jak się ten youtuber nazywa, co też teka handluje? Leszko. Leszko Moto, tak, to właśnie Denso mu padły od razu. Też tak z ciekawości obejrzałem. Oryginalna świeca żarowa BMW, 170 zł sztuka, bo też na Allegro można takie kupić. Tak, 240 zł komplet. Komplet do N47. Dobra, i szukam sterownika, a ty tam dalej nawijaj. Tu potrafi w tej rurze potrafi się zrobić dziura. To też rura od razu do wymiany. No już nie wspomnę, że te o-ringi przy interkulerze i z jednej i z drugiej strony to też jest standard i tym to bym się nawet nie przejmował, jeśli nie macie kałuży na osłonie. No, w tej rurze tak samo potrafi się dziura zrobić. No i znalazłem. Nowy kosztuje 325 zł, regenerowany stówkę. Okej. Okay. I 100-150, nie? O. No dobra, to co, Kamil, może pod maską tyle, czy jeszcze coś? Chyba tyle. Chyba tyle. Nie ma co tutaj. Alternatory też. No, alternator też się potrafi zepsuć. Są różne ceny: 450, 550, regeneracja. Kompresor klimatyzacji może się zepsuć. No, dużo rzeczy może się zepsuć w starym samochodzie. Słuchajcie, bo tak za chwilę samochód podniesiemy i też troszeczkę o zawieszeniu porozmawiamy. Mamy taki przypadek. Panu tam naprawialiśmy E60. Maglownicę i przy maglownicy też wymieniliśmy drążki, ponieważ regulacja się skończyła. Skończyła się dlatego, że wszystko zardzewiało, nie dało się tego ruszyć, a jak nawet się ruszyło, to się pociągnął gwint. Tak więc musieliśmy wymienić jeszcze drążki. Pan się troszeczkę zdziwił, ale wziął to na klatę, zapłacił. Za dwa dni przyjechał na lawecie, bo pękła sprężyna. I słuchajcie, ktoś z was się śmiał, o, to tak na zapas, panie Adamie, coś wymieniać? No właśnie. Jeżeli będziecie kiedykolwiek wymieniać zawieszenie, czyli amortyzatory, odboje i te wszystkie poduszki tutaj, które są, polecam wymienić też sprężyny, dlatego że sprężyna nawet może wyglądać dobrze, ale ona jest wypracowana. Te sprężyny też są zrobione na jakiś tam przebieg. Kiedyś brałem udział w szkoleniu na temat właśnie sprężyn zawieszenia i producenci tak naprawdę są zobligowani robić sprężyny, które wytrzymają 60 tysięcy kilometrów. 60 tysięcy kilometrów. A wytrzymują ile? 200-300? Także i tak są zrobione na nadto, co? Ale to jest jakiś, nie wiem, przepis na to? Nie, tak, wiesz co, to nie był jakiś przepis, tylko właśnie szkoleniowiec o tym właśnie tak powiedział. W taki sposób, jakkolwiek to brzmi, 60 tysięcy nie jest wiele, ale z drugiej strony te sprężyny też nie są drogie. Kiedyś były dużo droższe. I zresztą jak zobaczysz sprężyny ze starego rekina, to przykładowo tam zwój miał jak kciuk, a dzisiejsze sprężyny są jak mały palec. No. Jest tak, nie? No, zgadza się. Zobacz, czy jest kierownica odblokowana. Dobra, tak żebyśmy mogli właśnie kołami poruszać od razu. Dobra, jest odblokowana, Kamil. To jest akurat wersja manualna, ale jakbyście rozrząd robili, to też od razu warto wymienić sprzęgło i koło dwumasowe. Bo w dieslach koła dwumasowe szybko się kończą. Taki zestawik już sprawdzam. Już sprawdzam, ile kosztuje zestaw. To tak, jest maglownica elektryczna. Tak, maglownica elektryczna również i jeżeli się zepsuje silnik w maglownicy elektrycznej, to tak naprawdę nikt tego nie chce regenerować, nie? Także tak to wygląda. Dobra, szukam koło dwumasowe i sprzęgło.
Dobra, 47. Nawet używki sprzedają. Słuchajcie, 450 zł używka. I ja nie mogę. A jakiej części jeszcze raz? Koło dwumasowe i sprzęgło, to... używane, 500 zł taki komplecik. Słuchajcie, no takie rzeczy w ogóle ludzie sprzedają używane. Dobra, taki full zestaw, gdzie jest koło dwumasowe, sprzęgło, tarcza, łapa i łożysko, 2364 zł. Więc z wymiany rozrządu i przy okazji jakichś tam rzeczy może się zrobić tak naprawdę 10 tysięcy złotych. No bo wiesz, jeszcze, turbo dojdzie. Jeszcze do tego turbo, inne rzeczy. Także nawet jeśli robicie sami, to tak, 2,5 rozrząd, 2,5 sprzęgło i koło dwumasowe. Koło pasowe jeszcze może dojść, tam też są ceny różne, 500, 600, 700. Do tego serwis i tak macie 6-7 tysięcy. No. Taka prawda. No. A też to jest tak, że właśnie samochód na... Zostawiacie samochód na rozrząd i mechanik potem może wam zrobić jakiś kosztorys i jakieś rzeczy się okazują do wymiany, o których nawet nie zauważyliście, no bo na przykład turbosprężarka, no działa, jeździ, wszystko hula, no ale mechanik zdejmuje dolot i patrzy i wirnik ma po prostu luz nadmierny, no to się kwalifikuje do regeneracji, no bądź wymiany, no a mogliście po prostu objawów nie czuć, no i tak to jest, no i się koszty się generują. Znaczy zazwyczaj, Kamil, jest tak, że później klient mówi, rzeczywiście słyszałem, że coś tam gwizdało. No zdarza się też tak, nie? No ale to też to jest jeszcze inna kwestia, bo jak się jeździ swoim autem, to są dwie szkoły, bo są ludzie, którzy są przeczuleni na różne dźwięki i tak dalej, a są tacy, że się przyzwyczajają po prostu, no i wiesz, no ten samochód tak ma, nie? I po prostu jak wsiada ktoś z zewnątrz, typu właśnie mechanik, to zauważa te rzeczy, nie? A klient myśli, że tak miało być, no. I tak z tym gwizdem na przykład może być, nie? No tutaj tarcze kotwiczne, tu już nawet na trytytkę były łapane. Tak jest. Tutaj o, taki przykład drążka na przykład. No. On się może już nie ruszyć, tak, ale nie ma takiej... Mechanik wymieniał z tyłu wahacze, a się okazało, że drążki trzeba było z przodu zrobić. Dlaczego? Dlaczego? Nie? Bo geometrię, jeżeli ustawiamy geometrię, no to trzeba ustawić i tył, i przód. No. Tu leje wahacza. No, ciężko czasem dojrzeć, ale tu już widać, że jakiś tam wyciek. Jest. No. Mogę poruszać kołami, to już pokażę. Dobra, to poruszaj kołem. Tu zachsy są właśnie z przodu już włożone. Tak, tutaj już ktoś wymieniał amortyzatory. I chyba razem ze sprężynami, z tego co widzę. Dobra, jest okejka, ale tutaj, choć z tej strony zobaczymy. Okej, też jest okej. O. Dobra. No, można sobie obrócić, o właśnie. Tak. Tu leje wahacza też można zobaczyć tak, że jak auto gdzieś, no, gdzieś jest, nie wiem, na placu czy coś i stoicie z boku i ktoś po prostu nawet nie musi gazu dawać, tylko w automacie załóżmy, tylko puszcza hamulec i tak szybko hamuje. To wtedy widać, że koło tak robi. I też często jest tak, że jak któraś tuleja jest bardziej wyrobiona, to kierownicą szarpie w którąś stronę i no. Wtedy wiadomo, która tuleja jest wyrobiona, nie? To dobrze było u Wazapa, jak u siebie robił V60, widać, że to koło to normalnie tak? Chciał wypaść. O, tu mało na przykład hamulca już z tyłu, nie? Tak. One są takie przyrdzewiałe, no bo samochód stał akurat. Dłuższy stał czas, tak, trochę. Bo był zablokowany. Dokładnie. O, coś jest. Coś jest, tak? To tak. Od razu daj mi latarkę, ja od razu pokażę właśnie widzą. O kurde, poczekaj. Mhm. Tuleja wachliwa tutaj, o zobaczcie, widać jak chodzi. O człowieku. No, tuleja wachliwa. Tuleje nie są drogie, bo je można kupić w granicach 50-70 zł. Ale ją wymienić, żeby ją wymienić, to trzeba tutaj wszystko rozpiąć. W tego typu samochodach może okazać się, że będzie trzeba wymienić tutaj śrubę regulacyjną.
Przy rozpięciu może się okazać, że jeszcze jakieś inne rzeczy są, a tutaj tak może być, zobacz. No. Że dojdą śruby, że nie można ich odkręcić, że trzeba je wybić, że trzeba grzać. Ta sama historia jest to W60 z przewodami hamulcowymi. Może Kamil pokaż od razu, jak to tu wygląda, gdzie jest ten przewód i gdzie, bo ja już nie widzę. O, tu jest. Tak, tak. Akurat ten prawdopodobnie był wymieniany, bo jest w miarę świeży. No. One występują w BMW. O, tu są te przewody. Ja, jeżeli byłyby zardzewiałe, no to będą zardzewiałe. Znaczy one też tutaj rzadko wyglądają na zardzewiałe, najczęściej mają takie spuchnięte zgrubienia są takie. Tak. No, ale to widać od razu, że coś z tym przewodem jest nie tak. I powiem wam, że tutaj na przykład nie warto po prostu dorabiać tych przewodów, bo z oryginału nie są drogie. Tutaj ten przewód jeden jest taki króciutki wygięty, a drugi idzie tutaj górą. Ja już nie pamiętam, ile kosztują, ale nie są drogie, nie są drogie. No widać, że to no... Tak, ma swoje lata, tak. Ma swoje lata, nie? Dyfry często potrafią wyjść we 90-tkach. I są takie wersje, że są na przykład dyfry w ogóle niedostępne, więc regeneracja takiego dyfra to jest też koszt 1400 do 2000 zł. Mhm. Tu delikatnie macie spękany łącznik, ale to się jeszcze nie kwalifikuje do wymiany. Zazwyczaj albo po prostu już duże takie pęknięcia, albo... Wystają nitki. Jak już nitki właśnie wystają. Jak tu tam tuleja? No. O, zerwana tuleja, zobaczcie sobie. Weź inaczej, ja bym tak poświecił. O, nie wiem, czy będzie widać. O, teraz widzicie? Jest pękana. Także ta tuleja, to takie tuleje też się nie wymienia tak pyk, pyk, pyk. Więc żebyście nie myśleli, że to takie łatwe, możesz też poruszać tutaj kołem. Zobaczymy, czy jest ta sama historia z tym tuleją. Także zanim oddamy, jak będziemy oddawać, to trzeba panu powiedzieć, co tu do roboty jest. Przy okazji... O, nawet bardziej. Zobaczcie sobie, jak chodzi. I jeszcze na górze. A góra, dół? I jeszcze na górze, słuchajcie, tu są wahacze jeszcze, poczekaj. Tak, środkowy wahacz chodzi. Dobra, jeszcze środkowy wahacz. On też jest na unibolach. Chcesz tu jeszcze sprawdzić? Góra, dół. Chyba nie czuć, ale... Ale czasem nie czuć, a z tyłu, a na wahaczu widać. Zwłaszcza właśnie w tylnym zawieszeniu. Tak bywa. No i tu oponki to jest 6-letnie, a tu jest takie ciekawe pęknięcie. Tak jest, także na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę. Trzeba też brać pod uwagę, że jak kupujecie samochód za 11 czy 15 tysięcy, też trzeba kupić nowe opony. Jeżeli one nawet będą po 300 zł, no to macie wydatek 1200, tak? Plus przekładka. Przewód hamulcowy, zobaczcie sobie, też spękany jest. Kwalifikuje się do wymiany, taki przewód można kupić za 25 zł, za 60. To jest wszystko po prostu kwestia jakiej jakości i co chcecie sobie kupić. No już nie wspominając, że no, często zdarzają się właśnie stojące zaciski, a czasem stoi zacisk, bo właśnie przewód niby wygląda dobrze, a w środku coś tam się zblokowało. Dokładnie. Od razu żaluzje też żaluzje są, tak. W tym miejscu chcemy wam jeszcze powiedzieć, w jakiej cenie chodzą zawieszenia na przykład. Słuchajcie. Znaleźliśmy zawieszenie na aukcjach, tutaj mamy komplet amortyzatorów ze sprężynami, proszę bardzo. Jak to zamknąć tutaj to? Nie pokazuj, odłóż. Dobra, nieważne. O, zobaczcie sobie. 2698 zł. No to jak wam dojdzie rozrząd, sprzęgło, zawieszenie, jakieś właśnie takie pierdoły, rowery, bajery, to i tak wam się suma zrobi. Jeżeli chcecie to zlecić gdzieś tam w warsztacie, no to wiadomo, że warsztat też za darmo tego nie będzie robił. Komplet hamulców teraz, jakbyście chcieli. Tu znalazłem komplet hamulców Boscha, aczkolwiek Boscha nie polecam. W każdym razie 870, tu 919, to jest naprzód. Jedziemy dalej, 515, same tarcze tył Zimmermann. Tutaj klocki 192. Na tył, naprzód 163, nie, to też jest naprzód. Tak, klocek hamulcowy, komplet przód. Także tak to wygląda. To o, tu komplet zacisków 200. To też świadczy o tym, jeżeli ktoś zaciski sprzedaje, że też te zaciski
jednak schodzą. Tu mamy komplet tarcz na przód 267. Także słuchajcie, tu stówka, tam 200, tu 300 i się suma robi. I nawet w takiej E90 auto dla ludu, że tak powiem, no bo no to tak. Jest jednak... nawet nie wiem, czy to można... Można nazwać E90, że to auto premium? Bo E60 na pewno można nazwać auto premium. Znaczy, no nie wiem, no... BMW to ogólnie marka premium, no więc... No ale na pewno trójka kojarzy się z tym, że jest tańsza w utrzymaniu i w kupnie niż no, piątka, nie? No, i rzeczywiście te ceny są troszeczkę nie takie... Nie kojarzy się, tylko tak jest, nie? No bo to... I rzeczywiście te ceny, tak po cenach widać, że to jest takie, no jest tańsze niż E60, nie? Tutaj jeszcze może się zepsuć moduł od otwierania, zamykania samochodu. W E91 może też wiązka się zepsuć w klapie, bo tego też nie powiedzieć, bo my się skupiliśmy na E60 wtedy, ale też no tak, generalnie to też dotyczy E61, bo czym to się tam różni? No, w E61 może być jeszcze Niwo, tak? Tutaj Niwa nie ma w E91, nie? No. Jeżeli trafi Wam się wersja benzynowa z silnikiem N43 i powiem Wam, że mieliśmy taki przypadek, chłopak przyjechał jedynką, tak? No i słuchajcie, dwa wtryski do wymiany. A mama kupiła mu samochód za 15 tysięcy złotych i masz, synu, masz super ekonomiczny samochód, masz sobie jeździ, no i co? I teraz ci się psuje i masz cztery wtryski do wymiany, 12 tysięcy. No okej, okay. Znaleźliście kogoś, kto handluje tymi wtryskami po 1700. No to i tak jest 7 tysięcy plus i to zrobić, to i tak jest w cholerę pieniędzy. Tak? No tak, no zgadza się. No już nie wspominając o jakieś tam podnośniki szyb, czy zamki same w sobie, bo to też się psuje. No niby nie są drogie, bo tam nie wiem, za 160 zł, za 80 zł kupisz mechanizm szyby na przykład, no ale są to też upierdliwe rzeczy, nie? No. No i słuchajcie, z drugiej strony, ile taki samochód kosztował, jak był nowy? No właśnie. I co? I do gwarancji jeździł bezproblemowo, tak? Nie, no chyba właśnie już te N47 chyba się zdarzały, nie? Że tak, nie tak, 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 tak. No dobra, ale jak się trafi Wam na przykład 325 silnikiem N52 i silnik pobiera olej i chcielibyście sami zrobić ten remont. Ktoś tam powiedział, że remont to za 5 tysięcy się robi, tak? No... Dajmy, że na przykład jest wałek wydechowy do wymiany złożem, bo się wycierały i wałek walwetronika. No właśnie. To już masz piątkę. Aż sprawdzę Kamil tutaj na aukcji. Słuchajcie, od razu sprawdzę. Wałek wydechowy, silnik N52, tak z ciekawości. Wałek wydechowy. N52. I słuchajcie, jedziemy. Nie ma. Jest, używany. Używany. Nowy, chyba. Plus złoże. No to słuchajcie, tak, używany. 1280, proszę, takie są ceny wałka. 2000, 3200, 1600. Używany ten, Vanos. Mhm. Tu samo jarzmo, 400. Także wystarczy tylko, że macie do wymiany wałek. Wałek, właśnie. A teraz jeszcze to obrobić, jeszcze to zrobić, rozebrać, kupić komplet uszczelek. Robi się kwota. I stąd biorą się kwoty. I stąd się bierze różnica w cenie samochodu. No tak, no, no wiadomo, w benzynach to i... Z tymi Vanosami to czasem i z diagnostyką jest problem, bo nie wiem, Vanosy wymienione, elektrozafory wymienione i dalej jest coś. No i się okazuje, że jest problem z ciśnieniem oleju na przykład. Na wałek, no. Bo jest wytarty. No. Czy te albo pompa oleju już nie daje ognia, albo pierścienie trzeba wymienić. No. A pierścienie to się tak nie wymienia, pach, bach, bach i załatwione. Także słuchajcie, no. Często jest też tak, że ktoś się zabierze za jakąś robotę i później nam podstawia samochód rozbebeszony. Największym hitem to było z 10 lat temu, jak nam z innego warsztatu podstawili walwetronika. Słuchajcie, tam mamy do poskładania wałki tylko, nie?
I słuchajcie, my zdejmujemy, otwieramy maskę, a pod maską wszystko przykryte kocem, zdejmujemy koc, a tam masakra. Z wujkiem we dwóch składaliśmy to wszystko dwa dni. No i tak to jest też z tym, jak ktoś się weźmie za coś. No, ja myślę, nie ma że pojęcia. To było dawniej niż tak, 10 lat temu to był 2014 rok. No tak, panie. Tych weteranków to już jeździło od groma, nie? To było, już ci mówię, to był 2009 rok. No. Aha, no widzisz, 15 lat temu. No, słuchajcie, ten czas tak zasuwa, że ja już nie pamiętam. A czuję się cały czas, jakbym miał 36 lat, a tam w komentarzach piszą dziadek. Słuchajcie, jestem dziadkiem, mam wnuka, także się tego nie wstydzę. Nie każdy może być dziadkiem, nie każdy może być młody, ja już nie mogę, Kamil jeszcze jest. Znaczy, czemu nie każdy może być? Dziadkiem? No. No nie każdy. No jak ktoś jest kobietą, to nie może. No właśnie, no aha. To, widzisz, jednak wiedziałeś, o co chodzi. Jak ktoś tam 15 lat, nie? Ale no właśnie, także no właśnie o to chodzi, nie? To nie. Każdy może być, ale nie każdemu jest to dane, no. Tak jest, każde pokolenie ma swój czas, że tak powiem. No tutaj jeszcze w dieslu, no to zwróćcie uwagę właśnie, czy nie jest tutaj. Ale to Kamil chyba mówiłeś, tak? No, tak. No właśnie. No dobra, słuchajcie, nie ma co bić piany. Mam nadzieję, że wytłumaczyliśmy wam bardzo ważne kwestie. Kwestie też właśnie utrzymania auta. Zwłaszcza osobom, które chcą kupić BMW, którym się BMW podoba. Słuchajcie, mieliśmy też takiego klienta, który kupił 550 F10. I on wiedział, z jakimi kosztami się to wiąże. I generalnie wykonał u nas dwie grubsze naprawy, za które zapłacił, za jedną zapłacił 12 tysięcy, a za drugą 15. I on z uśmiechem na twarzy płacił, bo on wiedział, na co się pisze, że coś takiego może się zdarzyć. Tak więc staramy się, żeby nasze vlogi właśnie uświadomiły osoby, które chcą kupić BMW, żeby były świadome, że coś takiego może się zdarzyć. Słuchajcie, nie każdy też chce mieć samochód, który się psuje, raczej który się psuje, samochód swoich marzeń, ale nie jest skłonny płacić nie wiadomo jakie pieniądze, więc kupuje sobie samochód po prostu niższej klasy, który się nie psuje, na przykład Toyota Yaris, sobie jeździ i tyle, ale nie każdy też od samochodu oczekuje tego samego i nie każdy samochód spełnia po prostu oczekiwania kierowcy. Także trzeba mierzyć siłę na zamiary. Tak bym spuentował ten no odcinek, tak, co? Czasami też samochód marzeń potrafi bardzo rozczarować, jak już się go zacznie na co dzień użytkować. No tak, oczywiście. Dlatego ja cały czas powtarzam. Chcecie jakiś samochód, wynajmijcie go sobie, pojeździcie kilka dni. To nie są jakieś duże pieniądze. Wydacie te pieniądze jak nie wiem, za jakiś większy serwis samochodu, ale wydacie to raz i zobaczycie, czy ten samochód spełnia wasze wymagania, czy nie. Dowiedzcie się trochę więcej na ten temat. Żyjemy w takich czasach, że wrzucamy tego YouTube'a, możemy się dużo dowiedzieć. Chodź Kamil tu do światła, bo będzie lepiej, albo chodź jakoś tu może, bo tu światło, słuchajcie, słońce nam świeci. Ale słuchajcie, przeczytałem dzisiaj fajny komentarz. Ktoś napisał tak. To już nie jest to samo, co 30 lat temu. Prewencyjna wymiana panewek. Ja pierdzielę. W starych BMW-kach się tego nie robiło. Słuchajcie, chcę wam powiedzieć, że się robiło. W M30-kach, w M20-kach. W M20-kach też wymieniało się okresowo pasek rozrządu. W M40-kach również pasek rozrządu wymieniało się okresowo. Ale wymieniało się też panewki. I w M20, w M40, w M42. W M30, tylko nie było internetu i nikt o tym nie trąbił. I tych samochodów było dużo mniej i się nie robiło tego na taką skalę jak teraz. Znaczy no... I na pewno też przyczyniła się ta wymiana oleju do tego, że te panewki szybciej się zużywają, a wtedy się tak nie zużywały, ale M30 miała 218 koni, 3,5 litra, a teraz 3-litrowy silnik ma ile? Potrafi mieć 400, 300. 250. No 250 to chyba... Nie, 307. 3 litrówki turbo doładowane mają 307 koni. No. To z benzynowe. Z 2 litrówek się robi 300 koni. No dokładnie, nie teraz. Także to słuchajcie, nie porównujmy tamtych czasów do tych. Oczywiście jest gorzej, oczywiście ta ekologia to jest pic na wodę w fotomontaż, ale żyjemy w takich czasach i ja jako mechanik
czy Kamil jako mój syn i też mechanik, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Możemy wam tylko samochód przyjąć, naprawić, powiedzieć cenę, no i tyle. I też nakręcić dla was vloga. Znaczy też, no, też technologia była inna na pewno, bo no teraz jak masz tylko jakąś mikroryskę, no to już jest kaput, nie? Tak. Trzeba coś kombinować, a kiedyś to na takich ryskach to wiesz... To się jeździło. Nowe paneweczki i heja. I tak. Nie było, że coś wybuchnie. Nie? No ale były inne pasowania. Teraz pasowania to są na setkę, a kiedyś pasowania były na 400. Hmm. Więc jak była ryska, to ten olej miał gdzie wejść i miało gdzie się to uszczelnić, ale kompresja w M30 to była 11 bar, 12 bar. Jak się ścinało głowicę, 13 bar, no. A teraz ile ma? 16 bar i jeszcze jest turbodoładowana benzyna, no. A diesel to i 30 bar ma. No to są zupełnie inne obciążenia na panewki. Także tak to wygląda. Dodałbyś coś? Nie, tu mi się przypomniało, że jeszcze czasami są problemy, że coś wiatrak na stały chodzi albo coś się dzieje i winny jest ten czujniczek tutaj. Bardzo często. Często też puszcza właśnie płyn, a czasami niby nie puszcza, ale jak się odepnie, to już we wtyczce widać. Tak. Albo wyjmujecie wtyczkę i wtyczka się rozlatuje i trzeba założyć nową. No dobra, słuchajcie, tym akcentem kończymy odcineczek. Mam nadzieję, że się podobał. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, czy się w ogóle wam vlog podobał. A my co? Zabieramy się za robotę, jedziemy na testy tym samochodem, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Wszystkiego dobrego. Cześć!